Cmentarz wojenny numer 101 w Libuszy jest zabytkowym cmentarzem z I wojny światowej zaprojektowany przez Hansa Mayera. Liczący 98 m2 cmentarz położony wśród pól uprawnych w południowo-zachodniej części wsi. Usytuowany jest prawdopodobnie na miejscu starego cmentarza cholerycznego. Zbudowany jest na planie prostokąta i otoczony jest drewnianym płotem z 14 betonowymi słupami. Do środka cmentarza prowadzi drewniana jednoskrzydłowa furtka. Pierwotnie elementem głównym był wysoki drewniany krzyż typu rosyjskiego, lotaryńskiego, z dwuspadowym zadaszeniem osadzony na niskim kamiennym cokole, obok wyciętego niedawno dębu. Obecnie cmentarz jest w trakcie remontu. Do tej pory wykonano cmentarne ogrodzenie i krzyż centralny. Zachowały się cztery nagrobne żeliwne krzyże lotaryńskie z wieńcem dębowym, jeden z nich urwany poniżej ramion krzyża. W trzech mogiłach zbiorowych i w czterech pojedynczych pochowano tu 51 żołnierzy rosyjskich, nieznanych ani z imienia, ani z nazwiska. Na cmentarzu parafialnym w Libuszy pochowano sześciu żołnierzy, trzech z armii rosyjskiej, dwóch z armii austro-węgierskiej i jeden z armii niemieckiej. Wszyscy znani są z nazwiska i imienia. Zginęli w lutym 1915 roku. Położenie grobu jest mi znane. Wystąpiły lokalne niejasności.